ok? Teraz kontrola świata duchowego nad fizycznym, ok? Kolejny etap. Troszeczkę mówiliśmy o tym świecie duchowym, jak to wygląda i tak teraz. Pod temat jest narody i naród wybrany. I to jest, zrobiłem taką linię czasu tutaj, to jest taka jakby linia czasu. W Księdze Rodzaju, w pierwszej Mojżeszowej, w 10 czytamy o potomkach Noego. I tam jest mniej więcej, tak szybko pokażę tutaj, jest mniej więcej 70 narodów, 70 jakichś takich nacji. W 10 rozdziale Pismo Święte mówi o potomkach Noego, w 11 mówi o wieży Babel i przy niej się trochę zatrzymamy, bo to jest cały temat, jest jak było za dni Noego. Musimy pamiętać, że to wszystko prowadzi nas ku temu, co się będzie działo w dniach ostatecznych. Więc w rozdziale 11 jest napisane, że ci wszyscy ludzie mieli jeden język i to tamto, i zamiast się rozproszyć, jak Bóg powiedział, i zaludniać ziemię, podobnie jak do Adama i Ewy, to oni powiedzieli, no, tutaj zrobimy sobie sami coś tam, nie? I po zniszczeniu wieży Babel, mogłem to przestawić, mogło być wieża Babel po prawej, te narody po lewej, rozdział 12 następuje powołanie Abrahama. Czyli to, jak ja tak dzisiaj jeszcze to czytałem, to tak nie wynika, że to tak w ten sam dzień wszystko się stało. To jakiś tam na pewno trochę okres czasu był między tymi wszystkimi wydarzeniami, ale od tej pory, powiedzmy mniej więcej już od rozdziału 12, kiedy czytamy Pismo Święte, do samego końca jest podział na dwie jakby grupy. Czyli tutaj na górze napisałem tak, to jest najpierw Izrael, potem Kościół, albo najpierw Izrael, a potem Izrael i Kościół, czyli teraz jest razem jedno i drugie, i narody, goim w hebrajskim języku, czy też, co my nazywamy w Nowym Testamencie, świat, czyli polityka, moda, jak nurty tego świata, nauka tego świata, wszystko, co generalnie w tym świecie, czym żyjemy, sposób naszego myślenia, rozumowania, pojmowania rzeczywistości itd., itd., nie? Okej, czyli tak mniej więcej to wygląda, że ludzie zamiast się rozmnażać, to postanowili, że się razem zejdą. I 10 rozdział jest przed 11, wiadomo, ale tak troszeczkę wyprzedził, już pokazał potomków Noego i te narody, które dopiero za chwilę, w następnym rozdziale Bóg dopiero je jakby roztego, nie? Jak to powiedzieć? Rozproszy. I języki również, także pomiesza im. Okej? Okay? Czyli z Abrahamem mamy jakby początek powstania ludu Bożego. Abraham jeszcze nie, wiecie, jeszcze jako tako nie był ludem jako tako, bo dopiero lud Boży zaczyna się od Jakuba, od potomków Jakuba. Izrael jest, Jakub dostaje imię Izrael i dopiero jego 12 synów w Egipcie, Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że Izrael został zrodzony w Egipcie. Okej, to było te 70 narodów. Ciekawostka, jeszcze tak się zastanawiałem, dlaczego 70? To nie są wszystkie miejsca z Biblii o 70, ale jest ileś tam, wiecie, czy nie ma jakiegoś związku to z czymś, dlaczego 70? Nie znalazłem za dużo. Wiecie, jeszcze jest coś takiego, co się nazywa gematria, z sześciogematrii, czy nie? Alfabet hebrajski ma odpowiedniki, litera ma odpowiednik do cyfry. Czyli alef, pierwsza litera to jest 1, bejt, druga litera ma 2, gimo 3, dalet 4, waw na przykład to jest 6 i na drinku Monster, wiecie, drinki Monster są takie? Mają 3 literki waw, co oznacza 666. Czyli jak Żydzi na to patrzą, czyli ludzie, którzy operują hebrajskim, to oni widzą 666, tak jak my byśmy to widzieli. Tylko, bo oni to tak rozumiecie. Tak się czytałem. Anyway. Czyli czasami cyfry mogą mieć gamatrię. Jan w Ewangelii, w objawieniu Jana, powiedział, że liczba imienia szatana to jest 666, że to jest liczba imienia. Czyli tak sobie patrzyłem, czy ta 70 ma z czymś związek. Na dzisiaj to ma na samym dole związek. Izrael w tym roku obchodzi 70 lat. Nie? No to okej, to tylko w tym roku jest ważne. A wiecie, że jest miejsce takie w Piśmie Świętym, gdzie Pan Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się wypełni. To ludzie, może to prawda, nie wiemy, jeszcze się rok nie skończył. Nie? Ale wielu pastorów czy ludzi mówiło tak, no tak, pokolenie to jest 70 lat, 48 rok, jak powstał Izrael, 70 lat to jest 2018.
czyli ten rok, czyli wszystko się nie wypełni, zanim to pokolenie, czyli to pokolenie, które wróci i zacznie państwo Izrael powstanie, czyli w 2018 roku będzie koniec świata, albo szatan przyjdzie, się objawi, albo Jezus zabierze Kościół. Nie? Czyli w tym roku bądźmy ostrożni, uważni każdego roku, ale to jest taka ciekawostka. A świątynia w Jeruzalem została zburzona w 70 roku, mamy przebaczać 70 razy 7, a 70 uczniów Pan Jezus wysłał, wiecie? Bo w języku, w Starym Testamencie, ja tego też tutaj nie będę mówił, Bóg nie zapomniał o tych narodach. Wiecie, że Żydzi co roku, chyba co najmniej co roku, składali ofiary również za narody, nie? Za goim, za to i za narody, ofiary przebłagalne. I ciekawostka jest jeszcze taka, są tak zwane boundary stones, czy kamienie graniczne, nie wiem, czy tak się nazywają po polsku, bo boundary stones to po angielsku, może tak to przetłumaczę na polski. I niektóre z nich, starożytnych z Mezopotamii, mają wypisanych bogów, którzy są odpowiedzialni za, czy tam patronami, czy whatever, jak to nazwać, za dany teren, co nie? I w Słowie Bożym są też takie... słowo na przykład jak Księga Powtórnego Prawa, czyli Piąta Mojżeszowa już jest napisane, że nie przesuniesz granicy swego bliźniego założonej przez przodków w twoim dziedzictwie, które posiądziesz w ziemi, którą Pan, czyli Jahwe, twój Elohim, daje ci w posiadanie. Przeklęty, kto przesuwa granicę bliźniego, a cały lud powie amen. Znaczy idzie wręcz z przekleństwem, jeśli Bóg to gdzieś pomieścił. Ja nie wiem, czy to są akurat te boundary stones, czyli te kamienie graniczne, są dokładnie te, które tam gdzie zostały ustawione, czy se kiedyś później oni sami ustawili, ale są takie, są w muzeum w Anglii. I tak powiedziałem, ciekawostką jest to, że te kamienie mają swoich bogów też wygrawerowanych czy wyrytych. Niezbożni granice przenoszą, to jest z Biblii Gdańskiej, dlatego że tu jest konkretnie przenoszą, no jak granicę możesz przenieść? Jeśli to jest kamień, to możesz ją przenieść. No anyway. Czyli jest w kilku miejscach napisane, że o granicach, o tych właśnie tych samych boundary stones. I też również apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w Atenach mówi coś takiego, że z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Nie wiem, czy te boundary stones, bo to może bardziej do tej archeologii czegoś by się nadawał teraz ta myśl, ale to taka też ciekawostka. I teraz tak, takie coś czytamy w 5 Mojżeszowej 32, 7 i 9 wersetach. Wspomnij dni dawne, ponieważ rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci swoich starszych. A powiedzą ci, okej. Okay. Normalnie się zmęczony jestem. Gdy najwyższy rozdzielał dziedzictwa narodów, a oddzielał synów Adama, wyznaczył granice narodu według liczby synów Izraela. Działem Pana jest bowiem jego lud. Jakub jest jego wydzielonym dziedzictwem. I teraz tak, tu, zobaczcie, to jest te dwa wersety poniżej, jeden jest po angielsku, jeden po polsku. Septuaginta, 300-400 lat przed Jezusem jeszcze przetłumaczona. Tu, gdzie jest napisane, że wyznaczał granice, to jest mowa o tym miejscu, gdzie przy wieży Babel Bóg wyznaczał granice. Nie mógł wyznaczyć według synów Izraela, bo... Czemu? Bo Izraela jeszcze nie było. Ale on to mówi z perspektywy czasu, on to mówi po tym, nie? Czyli mówi, że tak to jest przetłumaczone synów Izraela. A potem mówi, ale działem Pana jest bowiem jego lud. Jakub jest jego wydzielonym dziedzictwem. Czyli to, co później Bóg, w momencie, kiedy Bóg podzielił narody, to wybrał sobie Abrahama, tak? I od tego momentu zaczynają się wszystkie narody plus Izrael. W tym momencie, nie? Tak mówiąc ogólnie. I teraz tak, Septuaginta przetłumaczyła tak, że he set the bounds of the nations according to the number of the angels of God. Nie? To jest Septuaginta. I w tych Dead Sea Scrolls, czyli w tych zwojach nad Morza Martwego, dokładnie tak jest wszędzie napisane. Jeśli Kasia, otwórz i zobacz, co jest u ciebie napisane, bo to jest z Ligi Biblijnej. Piąta Mojżeszowa, 32 i 9 werset. Zobaczcie, co jest napisane. Gdy najwyższy przydzielał dziedzictwo narodom, kiedy rozdzielał synów ludzkich, już wówczas ustalał granice ludów według liczby synów Boga. Okay? O synach Boga już mówiliśmy. Benei Elohim, czyli według tych aniołów. Czyli
Czyli to potem jeszcze będziemy zaraz dalej widzieć. Nie? Czyli jak podzielił tą ziemię, ja, dla mnie przykładowo jedna myśl nie jest jasna. Jest tak napisane? Zaszłaś? Kiedy najwyższy przydzielał dziedzictwo narodom, kiedy rozdzielał synów ludzkich, już wówczas ustalał granice ludów według liczby synów Bożych. Dokładnie. I to jest prawidłowe tłumaczenie. Ja, czyli tak jak aniołów bożych jest napisane w Septuagincie. Czyli tak. Zaraz, żeby mi się wątek nie urwał. Dla mnie nie jest jasne osobiście, czy teraz, bo zaraz będę mówił jeszcze o buntach, ale już to jest po przynajmniej dwóch buntach. Czy Bóg przydzielił tych aniołów, te narody, tym zbuntowanym aniołom, którzy się stawiali, czy przydzielił te narody aniołom, nie jeszcze, ja tu mówię zbuntowanych, nie ma w Biblii, ale rozumiem, tym synom Bożym i oni się zbuntowali później, nie? Bo to Słowo Boże, nawet już ten psalm sam mówi, jak długo będziecie jeszcze źle to, czy tamto, czy tamto, czy tamto, sądzić narody. I potem na samym końcu psalmu jest napisane, ty Boże otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody, czyli te narody ostatecznie wrócą do Boga i tak, ale na razie wygląda na to, że Bóg, jak podzielił te wszystkie narody na 70 narodów, to przydzielił im tak samo bogów, jakby bogów w sensie Elohim, czyli duchowe zwierzchności, które miały cokolwiek nad tymi narodami przyglądać się. Nie? I teraz jeszcze się przyjrzymy więcej tej myśli, że tak właśnie było. I Pan powiedział do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i tak dalej i uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił, urosławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. Uczynię z ciebie wielki naród, czyli mamy tą drugą stronę, tamte narody i Izrael, naród Boży, bo tu też tam było napisane, to jest ten werset, działem Jahwe jest jego lud. Jakub jest jego wydzielonym dziedzictwem. Czyli w pewnym sensie, można to być tak, jeszcze do tego wrócę, ale kiedy Bóg mówi tak, buntujecie się przede mną, dopiero co tam był potop jakiś czas, bo to jest nie tak daleko po potopie, kilkaset lat, i teraz już się buntujecie dalej, bo znowu, ja tego tak teraz nie wyjaśnię z marszu, aniołowie zaczęli interweniować, dlatego powstaje wieża Babel, zaczynają się nowe rzeczy. Jest napisane, że też w Septuagincie, że Nimrod stał się taki, to jest wielkim napisanie i tak dalej. Nie? W hebrajskim jest słowo, o ludzie, zapomniałem. No mniejsza o większość, nie? Ale wynika, że się zrobił, coś sobie mógł genetycznie zrobić. Bóg mówi tam w tym miejscu, że nic nie będzie dla nich niemożliwe już teraz. Czyli ja wam później jeszcze powiem trochę o Sodomie i Gomorze, że tam coś się działo duchowego, czyli musieli zainterweniować aniołowie znowu i musiało przyspieszyć jakieś, może technologia, może cokolwiek. Prawdopodobnie właśnie technologia. Czyli tak, jest już podział. Bóg wyznaczył aniołów dla tych wszystkich narodów i sobie oddzielił Izrael, przykładowo już, tak? I pamiętacie, co czytaliśmy? Że o tych bogach, bogini Asztarta, bogini tego, jakichś tam tych, tak? To jest ten sam kontekst. Bóg właściwie, nie bogini. Elohim tego narodu, Elohim tego narodu. Trzy były wymienione, bogowie narodów. Kolejny werset. Powiedział, czy wiesz, dlaczego przybyłem do ciebie? Teraz wrócę, aby walczyć z księciem Persji. A gdy odejdę stamtąd, oto nadejdzie książę Grecji. Ale oznajmię ci to, co jest zapisane w Piśmie Prawdy. I nie ma nikogo, kto by mężnie stał przy mnie w tych sprawach, oprócz Michała, waszego księcia. To Gabriel mówi do Daniela, a wcześniej jest napisane, że od razu do ciebie wyszedłem, jak tylko zacząłeś się modlić i pościć, ale ten książę perski, tak, przeciwstawił mi się 21 dni. Okay? Kolejna myśl na inny temat, jak to jest możliwe, że to bo może się wydarzyć, że aniołowie to są tylko takie chmurki. Jak chmurki mogą ze sobą walczyć? Albo jak można, na przykład jest napisane, szatana związać, albo jak można wrzucić ich do jakiegoś Tartaros. Oni, ja już kiedyś to powiedziałem, że oni są w pewnym sensie materialni, tylko nie z tej samej materii. To jest jakaś materia, bo to jest rzeczywistość, a nie tylko, rozumiecie, jakby to powiedzieć, para, tak? W wielu przypadkach. I więc tutaj wyraźnie, na pewno to miejsce czytaliśmy wiele razy wszyscy, mniej lub bardziej zastanawiając się, lub się nie zastanawiając nad tym, nie wiem. Ale mówi wyraźnie przynajmniej o trzech księciach. Dwóch Persji, Królestwo Perskie, Królestwo Greckie i Michała, waszego księcia. Tutaj na dole, zobaczcie, tu, to jest ten Psalm 82. Ten werset mówi tak, lecz pomrzecie
ja powiedziałem, to inni nie ma w hebrajskim, lecz pomrzecie jak ludzie i upadniecie jak jeden z książąt. Czyli mówi jeszcze o jakimś innym księciu, który już upadł. Czy to o szatana chodzi, tego hasatan? Nie wiadomo. Nie? Ale widzimy książąt nad narodami. Książę Grecji, książę Persji, książę Izraela. A pierwszy raz, jak przeczytam ten werset, apostoł Paweł mówi, że bój toczymy z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie? Coś takiego. Czyli i Stary Testament też o tym mówi. Skąd apostoł Paweł to wziął? Właśnie mniej więcej, mi się wydaje, 100%, z tych rzeczy, o których teraz mówimy. Ze Starego Testamentu nie wymyślił sobie tego. To nie było nic nowego w tym momencie. Nie? Czyli są nad narodami dalej do dzisiaj zwierzchności duchowe. Nic się nie zmieniło, bo apostoł Paweł mówi to po krzyżu, że tak powiem. Rozumiemy? Zmienił się autorytet, moc w autorytecie się zmieniła, my dostaliśmy autorytet, ale te zwierzchności dalej są. I zaraz będę dalej o tym mówił, nie? Kolejne wersety będziemy patrzeć. Poszli bowiem służyć innym bogom i oddali pokłon bogom, których nie znali i których im nie przydzielił. Kolejny werset, który mówi, że nie przydzielił, to znaczy, że oddawali, służyli innym Elohim i oddawali pokłon innym Elohim, których, mowa o Bogu, Jahwe, których im nie przydzielił. Czyli coś dziwnego, tak? Się zaczyna robić, nie? Ale chodzi mi o to słowo przydział. Czyli jak ty im nie przydzielił, to znaczy, że innych przydzielił. Rozumiemy? Teraz tak. No to jest inny jeszcze. Że stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności. Nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał w nadziei, iż samo stworzenie. Jest napisane, że stworzenie jest poddane marności. Że stworzenie oczekuje objawienia synów bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności. Czyli to jest tak jak Bóg dał, wiecie, tym przydział wszystkim narodom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tak jakby, no wiecie, no ja nie wiem, czy stworzenie, można mówić teraz o lasach i tak dalej, i wodzie na przykład, okej. Ale jeśli źli ludzie pod złym panowaniem duchowym dorwą się do stworzenia, że tak powiem, to co zostaje, co mamy dzisiaj? Wszystko popsute, pozatrute, niszczone, coś w tym kontekście. Może tak być, może to jest inna myśl, ale zostało poddane marności. Przez to, mi się wydaje, kto nad nim panuje, nie? Czy kto rządzi, czy kto ma władzę jakąś tam taką, powiedzmy, nad tym. Tu jeszcze, to jest greckie słowo hupotasso, 5293 greckie, z tego, z konkordancji Stronga, poddam się w uległość i to jest tak wytłumaczone, under, odpowiednio pod boskim ustanowieniem, to jest poddanie się ustawieniem, to jest poddanie się Panu, Jego woli. Tak jakby to słowo poddane było z kontekstem duchowym połączone. Bo nie wiem, bo ono może być złożone z więcej niż jednej słów, tak jak tutaj. Hypo czy coś takiego? Under i tasso. Aranżuj, tak? Hypotasso. Czyli też ma duchowy aspekt. Czyli zostało podane, można by powiedzieć, w duchową jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, zależność. Okej, kolejne miejsce. Nie toczymy bowiem walki, okej, to już było przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom. Władzą. I teraz wiemy, że to są duchowe władze. Wiemy już, skąd się wzięły. Mniej więcej, że to są książęta też. Czyli książęta to jest, akurat tu mowa jest o książętach, czyli jak są książęta, to mają pod sobą jakieś kolejne, mniejsze rzeczy, którymi ci książęta zarządzają. Książęta, wiecie, może mają swoje wojsko, swoje armie. Okay? I teraz mówiąc jeszcze o aniołach, ja nie mówiłem, jak mówiłem kiedyś o księdze Henocha, to tam z księdze Henocha, nie jest biblijna, czyli weźmy to jako historyczną księgę, która i to nie musi być prawdziwe, ale zakładam, że tak jest, bo Biblia nigdzie nie mówi, skąd się wzięły demony, a w księdze Henocha czytamy, że to są mieszanka ludzko-anielskich hybrydowych istot i kiedy te istoty poumierały, one nie należały ani do nieba, ani do whatever, zostały na ziemi, bo powiedział, że będą. Czyli te, z jednej strony jest jakaś hierarchia i ja nie myślę, że tutaj w tym miejscu jeszcze ten apostoł Paweł wymienia demony, tylko wymienia anielskie hierarchie. Demony, podejrzewam, że to są zupełnie inna kategoria żywych osób duchowych, osób takich jak my, bez ciał. Czyli oni są, mają to samo co my, inteligencję, wiele lat doświadczenia w robieniu cokolwiek robią, tylko że tyle mają, że ich nie widzimy, mają dużo więcej możliwości niż nam się wydaje, ale to nie są aniołowie, więc to nie jest ta sama kategoria. Podejrzewam, że między demonami a aniołami nie ma za dobrej
jakiejś relacji poza tym, że mają wspólnego wroga. Okay? Generalnie, co nie? Kościół, Jezusa, Boga, Jahwe, nas. Ale tak to ze sobą podejrzewam, że niejako tak oni współpracują. To jest tylko moja myśl, tak może wcale nie być, nie? Ale tak myślę, że dlatego, no okej, okay, mniejsza większość, nie? Dlatego my mamy absolutny autorytet. Demona można wygonić w moment, jeśli jesteś chrześcijaninem, a z duchowymi zwierzchnościami, z aniołami i tak dalej, niekoniecznie. Że powiesz w imieniu Jezusa zrób to czy to, że on to zrobi. Anioł, kiedy anioł się kłócił z innym aniołem, z szatanem, o ciało Mojżesza, powiedział, niech cię Pan potępi. Czyli jeśli chodzi o aniołów, to ja myślę, że my możemy tylko im powiedzieć, słuchaj, niech cię Pan potępi. I wtedy może być przyjść inny anioł i z nim walczyć. Nie wiem, cokolwiek. Tak myśmy wcześniej dziś, jak się modliliśmy, że modlitwa ma moc. Że my poruszamy niebo i wtedy Bóg może dyspaczuje, wysyła jakichś aniołów, którzy są na jakimś poziomie duchowej walki, wiecie, absolutnie mocniejszy niż nasz autorytet na ziemi. Co nie? Chociaż Jezus powiedział, że jest wszelki autorytet mu dany, ale powiem wam, że generalnie patrząc na całe Słowo Boże, bo jest jakieś prawo, bo jest napisane, że aniołowie zgrzeszyli. Grzech jest przestępstwem zakonu, więc oni też muszą mieć jakiś zakon, który przestępują. Ciekawostka jeszcze może o szatanie, że on jak do tej pory jest tak przebiegły, że on jeszcze nie zgrzeszył. Dlatego, że nie poniósł żadnej kary. On dopiero karę poniesie w Księdze Objawienia, zostanie wrzucony na 1000 lat, bo tam zrobi jakiś już coś, za co będzie mógł być skazany. Do tej pory prawdopodobnie on to robi tak podstępnie, że on tak robi, że to nie on grzeszy, ale my grzeszymy. Nie wiem, czy rozumiecie, nie? Że on tak potrafi zakręcić, że on mówi, tylko tam okłamałem, nie? Przykładowo. No a może nie, może w słowie w ich jakimś tym jest to dozwolone. Nie, ja nie wiem, może tak też nie jest, nie? Ale to jest taka ciekawostka, no bo dlaczego szatan jeszcze jest, skoro Jezus podpuścił, zwątpienie poddał, a my zwątpiliśmy, rozumiecie, tak jak Ewę, nie? Czyli szatan jest bardzo przebiegły, duchowe zwierzchności anielskie, synowie Boży i tak dalej, to prawdopodobnie nie mają się za dobrze z tymi demonami, ale to wszystko jest zły, rzeczywisty, realny świat, to są rzeczywiste istoty, te demony tak samo, obojętnie jak one by wyglądały, jakby się zmaterializowały. Problem jest tylko w tym, że ich nie widać, co nie? Nie widzimy i to jest ich ogromna przewaga w naszym życiu. Są wiele lat, mają cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. Są też inteligentne, znaczy do Jezusa mówią, jak zobaczyły go, to co, o, przyszedłeś nas męczyć przed czasem? Coś takiego, co nie? Tak powiedział? Jak to było? Nie pamiętam dokładnie. Czyli też wiedzą, że jest jakiś czas wyznaczony i że jak Jezus jeszcze, o Jezus, a co ty tu robisz? Tak, coś takiego, że zaskoczeni, przyszedłeś nas męczyć przed czasem, przecież to nie jest twoja pora jeszcze, miało to być kiedyś. Czyli anyway, czyli mają jakąś inteligencję i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dalej. I powiedział do niego diabeł, czyli do Pana Jezusa, dam ci całą tę potęgę i chwałę, bo zostały mi przekazane i daję je komu chcę. Jeśli więc oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Znamy ten werset wszyscy, to jest kuszenie Jezusa. Oddam ci potęgę i chwałę, tak? A gdzieś indziej jest napisane, w innym miejscu, że pokazał mu wszystkie królestwa świata. I zostały mi przekazane. Tu chodzi mi o to, że nie wiemy dokładnie, jak zostały przekazane, czy ci aniołowie, może w jakiś sposób szatan ich zwiódł, bo jest napisane w Księdze Objawienia, że on ma swoich aniołów, że został zrzucony z nieba szatan i jego aniołowie. Czy to oni mu przekazali? Bo on już mówi teraz o wszystkich królestwach, a tam czytamy, że Bóg podzielił jakby według synów Bożych, czyli po kolei każdemu. Pan Jezus tego w ogóle nie zaprzecza, ani nic z tych rzeczy. Czyli tak jest stan faktyczny. On jest księciem tego świata, zresztą może to będzie dalej, bo nie wiem, jakie tam wersety są dalej, już nie pamiętam. Okej. Okay. Wy, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, czyli dalej jest mowa o władcy zwyczaju tego świata, czyli ten świat postępuje według, cały ten świat postępuje według władcy, który rządzi w powietrzu, czyli według, w tym świecie cokolwiek się dzieje, dzieje się tak, jak władca z nieba jakiś tam, powiedzmy, duch, szatan, okej, okay, na samym szczycie tej drabinki, czy tam piramidki, czy whatever, zarządza. Tak się dzieje, tak Słowo Boże nam mówi. Co, nie? Jak Bóg podzielił te królestwa pomiędzy synów Bożych, aniołów, nie? Te 70 królestw, tak? To czy wtedy ten szatan już dostał wtedy te królestwa? I wtedy...
Nie, nie, szatan możliwe, że spadł w momencie, kiedy został, wiecie, z tego nieba najwyższego, został zrzucony na dół, niżej, bo Pan Jezus mówi, że widziałam szatana, który spadł jak błyskawica, i, bo wcześniej jest napisane, że on oskarżał dniem i nocem, w Księdze Objawienia chyba jest napisane, że Kościół Boży oskarżał, czy tak, coś takiego. Trochę jest pomieszane, trudno to chronologicznie ustawić, dla mnie przynajmniej, dzisiaj. To rozdzielenie tych królestw pomiędzy tych synów Bożych, czy było przed, czy po upadnięciu tych aniołów? Zaraz będziemy o tym mówić. Nie, bo chcę powiedzieć... Częściowo, tak i nie, przed nie, i po. Ja tak sobie teraz pomyślałam, że jeżeli, widzisz, jeżeli szatan panuje na ziemi i wcześniej slajd coś mówił, i że jeszcze ma władzę, o, że tam była przekazana według... Tu zostały mi przekazane, nie? Jak kusi Jezusa. To sobie tak pomyślałam, że to tak jak z synem mam naprawdę. Nie chciał być z ojcem, ale jednak ojciec dał mu ten... Jego część. Jego część. To też mogło być. Może tak być. To się, nawet wśród tych 70 mogło tak być, że no. Tak chcieliście, tam się myśl, to macie. A ja wezmę sobie to jedno. Trudno jest, wiesz, bo tak samo to, tak jak mówisz, to jest właśnie nad tym, że to trzeba czytać, myśleć, bo to jest tak. Ten wykład i całe rozważania, one są takie trochę podstawowe. No nie są podstawowe, bo to są głębokie rozważania, ale chodzi o to, że jest, widzisz, tematów jest wiele. Ale teraz już znając mniej więcej te tematy, zaczynamy inaczej czytać Biblię i inaczej rozumieć świat, który nas otacza, bo to jest część tylko całej serii rozważań. To rozważanie samo w sobie, ono już jest czymś, jakąś tam powiedzmy, przedstawia jakąś tam wartość, ale ono jest tylko częścią całości do naszych czasów, co się dzieje dzisiaj. Słowo Boże mówi wyraźnie. Pan Jezus powiedział, że jak będzie jak za dni Noego, rządzi szatan, rządzą aniołowie. Demony jeszcze w tym wszystkim są. O co chodzi? Ja jeszcze jak zaczynałem pierwsze to rozważanie o kosmologii Biblii, to mówiłem, że chcę wykazać, że Biblia jest zgodna z rzeczywistością, że to, co się dzieje dookoła nas, jest absolutnie zgodne z Biblią. Czyli okej, to jest, tak jak powiedziałem, kolejny etap. I no, tak jak Kasia się tu pytasz, no to okej, nie? To wiadomo, że to można tak założyć, to jest dobra myśl, nie? Naprawdę, no bo w Nowym Testamencie Bóg też pokazuje, że syn marnotrawny, syn, który się zbuntował przeciwko ojcu i odszedł, mimo wszystko Bóg dał mu jego część, pozwolił mu odejść, nie? Znaczy ojciec pozwolił synowi odejść, a potem z radością czekał na niego. Ale popatrzcie, co zrobi potem drugi syn, nie? Problem, anyway. Czyli władca, który rządzi w powietrzu, i rozbiszczy zwierzchności władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Okej, to jest mowa o Jezusie, który przez krzyż rozbił te wszystkie zwierzchności władzę. Okej, jeszcze może ten niżej. Teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. To jest miejsce przed samym ukrzyżowaniem, Pan Jezus mówi. I zobaczcie, czyli tak, na krzyżu coś się stało, odbył się sąd, i władca został wyrzucony. Ja myślę, że został wyrzucony z trzeciego nieba, sprzed tronu Boga, gdzie mógł przychodzić jeszcze cały czas i coś tam dementować, prosić, czy oskarżać, czy kombinować. Został wyrzucony już stamtąd, co nie? Jakby legalnie w Bożym wymiarze Jezus zapłacił za grzechy nasze, czy za winy wszystkich, poniósł karę i szatan nie ma już nic do gadania tam. Goodbye, Charlie, nie? Spadaj. Okej? I tak samo tutaj, rozbiwszy te zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je nam na pokaz. Czyli teraz możemy w duchu widzieć pewne rzeczy, ale też rozumieć w Słowie Bożym. No bo jawnie wystawił nam na pokaz i co robi apostoł Paweł? On to tłumaczy. Bo te rzeczy były zapisane po tym wszystkim, po krzyżu, nie przed jeszcze. Przedtem może było to wszystko jeszcze mniej zrozumiałe dla nich, nie wiem. Nie było jasno napisane, że szatan jest księciem tego świata, co nie? Do tej pory przedtem. Chociaż jakieś tam mieli swoje zrozumienie. Dalej. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły. Jeszcze już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem kto? Władca tego świata. To jest przed ukrzyżowaniem. Oprzytomnieli i wyrwali się z sidel diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Zobaczcie, że w Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że duchowy świat, ten anielski, ma możliwość i moc robić tak, żeby ludzie pełnili jego wolę, tego świata duchowego. Okay?
Wierzę, że my chrześcijanie już pod tym autorytetem nie jesteśmy. Już wcale nie, już wybór jest nasz. Rozumiecie, że my nie musimy pełnić wolę. My możemy, jeśli tam coś nam się spodoba, pobiegniemy gdzieś tam, co tam diabeł za teatrzyk zrobi i nam się spodoba, będziemy oglądać. Ale nie musimy, ale ludzie tego świata, jeśli on chce, to muszą. Nie mają wyboru. Po prostu są zmuszani, bo jest napisane, że są zmuszeni. Rzucony został wielki smok, diabeł, szatan, zwodzący cały świat. Zostali zrzuceni na ziemię, z nim też jego aniołowie. Zwodzący cały świat, czyli teraz się nie ogranicza to do Izraela, Środkowego Wschodu, tam coś. Totalnie, cały świat. Wszystkie królestwa świata były jego. On zwodzi cały świat, ma moc zmuszać do pełnienia jego woli cały świat. Zostali zrzuceni jego aniołowie też. Czyli ma panowanie jakieś nad aniołami w tym czasie. Może wcześniej kiedyś nie miał, nie wiemy, to powiedział, że zostały mu przydzielone te wszystkie ziemie. Czy to są ci książęta tych narodów? Pamiętacie, co nam do Daniela z nim rozmawiali? Ja dokładnie tego zaraz nie wiem. Powiem, okej. Czyli zakończyliśmy tamten temat. Tamten temat to był podtemat, to była kontrola świata duchowego nad fizycznym. I kolejny teraz będzie te bunty synów Bożych. Okej? Czyli teraz porozmawiamy o tych aniołach z tej Bożej Rady, synach Bożych, bo tu jest napisane synów Bożych, bo tam Słowo Boże mówi o synach Bożych, którym Bóg dał możliwość, czy dał też prawo do zarządzania. Co, Antoś? Okej. I tak, pierwszy bunt synów Bożych. Nie wiem, czy szatan też był synem Bożym, ale to był bunt anioła, okej? Czy cherubina, czy kimkolwiek on był. Czyli to, co czytaliśmy, może już tak za bardzo nie będę się wbijał w ten, co tu napisałem. Jest to bunt, który miał miejsce w ogrodzie. Okay? W ogrodzie Eden, to jest pierwszy bunt. Posłuchajcie, Żydzi, jeżeli my na przykład się pytamy, co jest powodem tego, że jest źle na świecie chrześcijanina, to powiedzą grzech. Ale Żydzi powiedzą grzech i bunty aniołów. I te trzy przynajmniej, które wymienię, oni... Dla nich to jest normalne, dla nas nie. Ja tak myślę, że jest normalne dla wszystkich. Nie wiem, bo jest normalne dla rabinów, nie? Że to nie jest tylko tak, że tylko człowiek jest zły, bo w świecie ziemskim, ale zło też jest w świecie duchowym. I tutaj słyszeliśmy, że on zmusza do pełnienia swojej woli. Tak? Czyli załóżmy jakby, jak ludzie nieraz mówią, no jakby mnie diabeł nie podkusił, to bym tego nie zrobił. Nie? Czyli sam by nie zrobił czegoś złego, no ale go diabeł podkusił. Czyli to po części wina jest u obydwu, nie? A może nawet u tego, co podkusił. Nie? Anyway, czyli tak, to jest to pierwsze. I popatrzcie, że jeszcze coś takiego w tym wszystkim. W liście do Koryntian, zobaczcie, apostoł Paweł mówi już do nas, do chrześcijan. Prawda jest taka, że Pismo Święte nie zostało napisane do nas, ale zostało napisane dla nas, zostało napisane do ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, tak? W każdym czasie, ale my z tego czerpiemy i z tego się uczymy. I zobaczcie, tak jakby do nas, ale to nie jest, bo my nie jesteśmy w Koryncie, jesteśmy w Toronto. Nie? I napisze tak, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Zobaczcie, że jest, apostoł Paweł ma obawy, że szatan może skazić nasze myśli i tak dalej, i tak dalej. To wiemy, o co chodzi, ale chodzi o to, że musimy być czujni, bo to, że to kiedyś było, to wcale nie znaczy, że się może nie powtórzyć, czy może nie być po prostu w nas jakieś uderzenia, tak? Aniołów, tak, nie? Czyli tak, okej, czyli tak. Pierwszy bunt przed potopem, numer jeden, zakończył się tym, że człowiek został po prostu wyrzucony z ogrodu Bożego, okej? Okay? Bunt drugi, to już o nim mówiłem, czyli ci synowie Boży, którzy widzieli, że córki ludzkie są piękne, stąpili na ziemię i zaczęli robić takie różne rzeczy. Jakiś czas, to wiem z księgi Henocha, historycznej księgi, chociaż ja wierzę absolutnie, bo to jest napisane, że to jest Boża księga, napisana przez Bożych ludzi. Możliwe, że w tłumaczeniu zgubiło się parę rzeczy, że jest skorumpowana tu i tam, ale generalnie kontekst jest bardzo solidny i jest na samym początku napisane, że księga ta jest napisana dla ostatniego pokolenia, nie? Czyli dla tych, którzy będą żyli na samym końcu, nie dla tych, co przez tysiące lat gdzieś tam od tych czasów, powiedzmy, coś się różne rzeczy działy, tylko dla tych, którzy będą na samym końcu, dla nich, czyli powiedzmy, mi się wydaje, że dla nas, co nie? Anyway, więc ci zbuntowani aniołowie zostali wrzuceni do Tartaros, do ciemnicy, czy nie do Tartaros, ja, dobrze mówię, nie. Anyway, teraz nie pamiętam słowa, do Hadesu. Jest takie słowo, już normalnie powiem wypadek, nie? W głowie się uderzyłem dość mocno, to już teraz normalnie mam luki w pamięci. A zapomniałem, jak się nazywało to miejsce.
Anyway, otchłań po w języku polskim jest tłumaczone. I potem kolejnym skutkiem tego całego hybrydowa, 100% technologia, 100% wiecie co? GMO, genetycznie modyfikowane organizmy. Wszystko, i dlatego Bóg mówi, że wszystko, całe stworzenie było zepsute, poza Noem i tak dalej, czyli dokładnie to, co się teraz dzieje, co nie? I zakończyło się potopem. Czyli anioł się zbuntował, a ludziom się do końca, tak powiem, oberwało, nie? Stworzeniu. Za pierwszym przypadkiem. Za drugim razem znowu aniołowie się, załóżmy, tam okay, zbuntowali i ostatecznie oberwało się też stworzeniu, ludziom wszystkim, nie? Im też, ale taki skutek był ostateczny. Czyli to był drugi 100% wtedy. Trzeci, to czytamy o tym już po tej stronie potopu, że kiedy Mojżesz wysłał zwiadowców, oni mówią, że tam widzieliśmy olbrzymów z rodu Anaka, i tak dalej, i tak dalej. I te olbrzymów to jest słowo Nephilim, to jest to samo słowo, które było ci, co się rodzili, Nephilim, dokładnie to samo. Czyli po potopie zaczyna się od nowa, ta sama śpiewka, dużo kolejnych myśli, ale 100%, bo zaraz przejdziemy do Sodomy i Gomory. 100% może w inny sposób, już nie bezpośrednio jakiś, powiedzmy, przez takie no, seksualny, tylko prawdopodobnie może w inny sposób oni zaczęli działać. Czyli możliwe, że zaczęli używać właśnie technologię, medycynę. Medycynę w kontekście farmakia, gdzie Słowo Boże mówi, że czary, to co jest to jest hebrajskie, greckie słowo farmakia. I jeszcze parę myśli o tym powiem. No nie? Czyli genetycznie może jakoś w inny sposób coś robi. Nie wiem, tego nie wiem jeszcze do końca. I popatrzcie, tu takie słowa Jezusa. A jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sądzili, sadzili, budowali. Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki, i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Zobaczcie, patrzcie, jakie jest podobieństwo. Tu kolorami dodałem. Górne, na przykład tak, te dwa wersety. A jak było za dni, nie za dnia jednego, tylko za dni Noego, podobnie jak działo się za dni Lota, sobie pili, jedli to samo, Noe wszedł do arki, Lot wyszedł z Sodomy, tak? Tu nastał potop, a tutaj spadł deszcz ognia i siarki. Tu wytracił wszystkich i tu wszystkich wytracił. I Jezus mówi w tych dwóch przypadkach, tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Czyli te dwa przypadki, one pokazują jakby jeden skutek tego samego, powiedzmy, jakby kary Bożej. Nie tej samej, bo pierwsza był potop, dokładnie, a drugi był ogień, ale chodzi o to, że totalna zagłada. I nie wiem, co mam następne, ale patrząc na Sodomę, ten temat jest bardzo taki, że tak powiem, do bajek nawet może więcej. Tam moja mama kiedyś mówiła, Sodoma i Gomora, Sodoma i Gomora. Ja nie wiedziałam, co to jest. Wiedziałam, że coś chyba nie tak jest, no bo zawsze mi Sodoma i Gomora, jak coś nie szło. Ale generalnie to jest bardzo słabo poruszany temat, a jest bardzo ważny, dlatego że tu nastąpiła poważna rzecz. Jedyna rzecz, która się potem stała bardzo poważna, to była Hiroshima. Czyli totalna zagłada miasta. Miast nawet, pięciu miast dokładnie. Nie Sodomy i Gomory, bo tam jeszcze była Adma i tam jeszcze pięć miast było, cały region. Ale rozumiecie. I dlaczego tak się może też mało mówi? Dlaczego Bóg taką karę, taką właśnie żyletę karę wystawił, całkowitą zagładę? Właśnie dlatego, znaczy to tak nie powiem jednym zdaniem, bo to jest znowu kolejny osobny temat by był. Ale tak, i znowu tu zrobiłem taką linię czasową. Tutaj to jest czasowa linia ta z dołu. Okej, widać to. A 1650 AM, czyli Anno Mundi, czyli od lat od stworzenia, a poniżej, czyli przed naszą erą, czyli tak liczone do tyłu jakby w naszych tych kalendarzach, nie? 2350 lat do tyłu, czyli mniej więcej wtedy miał miejsce potop. Później mamy tutaj, u góry to jest wiek Noego, Noe miał wtedy 600 lat, żył 950, czyli mniej więcej dotąd. Tu gdzieś urodził się Lot, tu jest narodziny Abrahama są w tym miejscu, tu gdzieś urodził się Lot i żył sobie w tą stronę. Czyli widzimy, że troszeczkę dni Lota i dni
Noego się zazębiają, nachodzą na siebie. Czyli Abraham żył za czasów Noego, Lot też. W niebiblijnych miejscach, w źródłach jest dużo różnych pism, w których jest napisane, że oni się konsultowali, oni się znali, oni rozmawiali. Noe nauczał różne rzeczy, mówił, co się działo. To nie było tak, że po prostu, wiecie, ta cała wiedza przedpotopowa przepadła. Są nawet tak księga Henocha. Spokojnie mógł ją zabrać ze sobą, cokolwiek, jakiekolwiek materiały na arkę i potem mogła gdzieś tam iść dalej. Nie, nie tylko ta, inne też są, różne są. I teraz tak. Patrząc tutaj, tu gdzieś mniej więcej była w tym 2007 roku przed naszą erą wieża Babel. Tutaj w tym miejscu, to jest mniej więcej rozdział 14, pierwszej Mojżeszowej. Czyli tak, tu już pomieszanie języków jest. Tutaj Bóg mówi, nic nie będzie im możliwe, co się będzie działo, rozrzuca. Przydziela aniołów wszystkim narodom. Okay. Mija tam ileś lat. Mniej więcej, nie wiadomo do końca tak dokładnie, czy Noe dożył wieży Babel? Chyba tak. Chyba dożył. Ale to wszystko było... Sodomy i Gomory raczej nie dożył, ale wieży Babel prawdopodobnie dożył. To już jest takie blisko. I teraz tak, czyli tak, tutaj, tak powiedziałem, tutaj Bóg rozprasza narody, przydziela aniołów wszystkim tym narodom. Sobie wybiera swój naród. Tutaj w kolejnym 14 rozdziale mamy wojny, super wojny hybrydów. Hybrydów już. I potem mamy zagładę Sodomy i Gomory. Czyli tak, od jakiegoś czasu, kiedy ci aniołowie zaczęli panować nad ludźmi, gdzie później, tak powiedziałem, przy wieży Babel Bóg powiedział, że nie będzie nic dla nich możliwe, zaczynają się dziać może dziwne rzeczy. Dużo jest materiału. To jest absolutnie osobny temat, w którym, żeby jakby to tak zrobić, żeby, o widzę, wiem o co chodzi, mniej więcej, zaczyna mi coś świtać, to trzeba by było się tylko tym zająć. Ja może tylko troszeczkę powiem, znaczy troszeczkę będzie więcej niż troszeczkę, ale troszeczkę wyjaśnię, żeby chociaż więcej było coś i tak dalej. Kiedy mamy opisy, że Kanan zrodził Sydona, swego pierwotnego Heta, nadto, zobaczcie, ciekawe, Kanan, tu już nie jest napisane o jego synach czy coś, tylko od razu narody całe, nie? Jebuzytów, Amorytów i tak dalej, Hiwitów, Akwitów, Synitów, whatever, Semarytów, Hamatytów i tak dalej. I pojawia nam się pierwszy raz w Sodoma i Gomora, że oni tam mieszkali, ci potomkowie Kanana. A Kanan był synem Hama i nie wiem, czy wiecie, że w momencie, w którym Ham tam zobaczył ojca nagiego, to Noe przeklął Kanana, tak? Dobrze mówię? Ciekawe. No nie miał Kanana Hama. O nie, przeklął wnuka, nie syna. Nie wiem, czy to Kanana przeklął, chyba Kanana. I tam też jest kilka różnych takich myśli, co koło tego, ale jest możliwe niektórzy, jedna z opcji jest taka, że mówią, że może zobaczył Kanana sześć palców. Nie powiedział, o no, zaczyna się. Coś takiego. I dlatego go przeklął. Powiedział, no ty bądź przeklęty, ty bądź sługą, bo i tak dalej. Nie wiemy dlaczego, ja powiedziałem, to jest tylko jedna z możliwości. Tam jest więcej tych pozabiblijnych źródeł, które więcej wyjaśniają. Tym się nie musimy na razie, bo to nie o to chodzi, żeby się za tego. Ale patrzcie, w 14 roku, tu jest 14 rozdział tej Mojżeszowej, gdzie są takie narody jak Rafaici, Zuzyci, Emici, Amalekici, Amoryci. Amalekici to też było hybrydowe plemię. Do tego stopnia, że nie czy pamiętacie z księgi Estery, Haman był Amalekitą. Nie? Ten, który chciał wykończyć wszystkich Żydów. A króla Amaleka, to też takie w Biblii jest miejsce, gdzie Bóg kazał królowi Saulowi wybić wszystko, a on zostawił krowy, tam jakieś różne rzeczy i tego Amaleka zostawił króla ich, nie pamiętam, jak on miał na imię. To takie coś, co nie? Ale stąd się może bierze nienawiść tych wszystkich ludów do Żydów, bo to już jest zupełnie w duchowym wymiarze zupełnie inne królestwa. I w ogóle nienawiść do Żydów. Ja nie wiem, że oni są jacyś w porządku, bo w wielu przypadkach nie są. Może w więcej przypadkach nie są niż są, bo są też dumnym narodem, ale to jest wszystko duchowe, tak i tak. I teraz tak. Przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abrahamowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama.
O Amorytach Pismo Święte mówi, że tutaj na dole w tym wersecie w Amosa, że Bóg ich wytracił, bo to były olbrzymy. Czyli znaczy, a Abraham spoko mieszkał pośród olbrzymów. Już tu zaczynają się olbrzymy. Później Efron, tutaj jest takie coś. Efron to jest miejsce, w którym Abraham poszedł kupić jaskinię na grób dla Sary, do Chetytów. Tu jest opis. I odpowiedział Efron Chetyta Abrahamowi wobec Chetytów, wobec wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta, mówiąc coś tam. I Chetyci to znaczy terroryści, to słowo. A Efron to znaczy po angielsku like a faun-like, nie? Czyli jak taki satyr, czyli nogi kozy. Nie? Taki, wiecie, pół człowiek, pół mężczyzna, czy człowieka pół koza. Czyli on tam pośród nich normalnie sobie mieszkał. I był, i żył, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w tym wersecie to właśnie Bóg mówi o Amorczykach, którzy byli wysocy jak cedry. A inny werset znalazłem tutaj taki, który mówi tak, że i te ziemie uważano za ziemię olbrzymów. Olbrzymi mieszkali w niej wcześniej. A Amonici nazywają ich Zazumitami. Lud potężny, liczny i wysoki jak Anakici. Lecz Pan, czyli Jahwe, wygubił ich przed nimi, a Amonici ich wypędzili i zamieszkali na ich miejscu. I tu jeszcze, poprzednio mieszkali w niej Emici, lud potężny, liczny i wysoki jak Anakici. Uważano ich też za olbrzymów jak Anakitów, lecz Moabici nazywają ich Emitami. Czyli jeśli się tak, bo to nie są, wiecie, to jest werset z 5 Mojżeszowej, gdzieś tam jak się tak pozbiera, trochę się w tym posiedzi, to się okazuje, że tam właśnie mieszkały już olbrzymy. Nie ma nigdzie w Słowie Bożym, nikt tego nie ma. Nie ma jednego konkretnego wersetu, żeby powiedzieć, że znowu stąpili aniołowie i mieli tam, powiedzmy, relacje seksualne z ludzkimi kobietami i zaczęło się to samo, co zaczęło się wcześniej w 6 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, ale skutek jest ten sam. Są olbrzymi, może nie wiem, może tam ci pierwsi byli ogromni, nie? Ale co ciekawe, że żyją sobie tutaj pośród nich. I teraz taka ciekawostka. Pobili Refaitów, to jest napisane. Refaici pochodzi od słowa Rafa, 7496. Cienie, duchy, tak jest tłumaczone. Martwi, duchy zmarłego, duchy zmarłych. Refaim. Patrzcie, 7400, a nie, to jest chyba ta cyfra z tego. Czyli generalnie w naszych tłumaczeniach, w wielu miejscach, jak jest napisane, że umarli to tamto, to tak może trochę się dziwnie rozumie, ale tam jest pod tym słowem oryginalnie jest napisane Rafa, czyli chodzi o konkretnie Rafaitów. Jest napisane nawet w jednym miejscu, już teraz nie wiem tego wersetu, że oni nie zmartwychwstaną. Nie? Gdzieś Słowo Boże mówi, że Rafaici nie zmartwychwstaną, a u nas, że umarli nie zmartwychwstaną. Ale co ciekawe, że kolejne znaczenie słowa Rafa to jest lekarz. Jest mowa też, że Jahwe Rafa, nie wiem, czy coś się, Pan mój lekarz. Nie? Tak się mówi. Rafa to jest kolejne słowo od lekarz. I w niektórych tutaj miejscach jest możliwe, że oni lekarze, i teraz wrócimy do słowa farmakia, czyli czarodzieje, że oni mieli możliwe, że mieli jakieś możliwości do manipulacji, bo ja zaraz powiem trochę o Sodomie i Gomorze, nie wybrałem wszystkich wersetów, jest bardzo dużo różnych miejsc. Dzisiaj nawet jeszcze czytałem sobie rano Biblię i znalazłem kolejne miejsce, które mógł pokazać, że jest napisane, że nasiona, nie pamiętam w tym miejscu, sorry, nie? Mogę poszukać teraz, że to mogło być powiedziane tak poetycznie czy jakoś, ale to Mojżeszowa księga, że nasiona czy cokolwiek, co wychodziło z Sodomy i Gomory było zatrute, czy że nasiona były zatrute jak z Sodomy i Gomory, czyli może genetycznie już, nie wiem. Ale jest to napisane, nie pamiętam, który rozdział, 16, 15, 17, gdzieś tam tak rano dzisiaj czytałem i nie, wiecie, po prostu już pomyślałem, że wystarczy tych wersetów, nie? Już miałem zamknięte ten nauczanie. Okej, dalej, grzech Sodomy i Gomory, taki podtytuł, czyli bunty synów Bożych, żeby jeszcze przy tym wszystkim zostać. Jest napisane, że mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana, nie? We wszystkich tych dopuszczali się ciężkich przewinień, wielcy grzesznicy przed Panem. Zło to głęboka niemoralność, niegodziwość. W języku angielskim jest napisane, że przetłumaczone wicked, nie pamiętam jakie słowo hebrajskie, może tam zaraz będzie gdzieś, ale wicked to jest taki zbiór słów, że jest po prostu coś absolutnie to, co najgorszego może być. Nie? Czyli u nas jest słowo źli i wydaje mi się, że te źli to tak nie brzmi jeszcze, jak te hebrajskie słowo, które po angielsku jest przetłumaczone wicked. Nie? Czyli po prostu, nie wiem, tacy nikczemni, jacyś tacy, wiecie, no nic dobrego już nie ma w tym, nie? Wszystko po prostu, co ten.
Bo musimy wiedzieć, że to nie za homoseksualne grzechy, chociaż tam były, zniszczył Bóg Sodomę i Gomorę. Bo jakby tak było, to tutaj by tam żadnych parat już dawno nie było. Rozumiecie, jakby tak Bóg za to od razu niszczył. Nie? No, może i tak. No już wyprowadził ten Lota Bóg. Okej. Okay. Potem Pan powiedział, ponieważ okrzyk Sodomy i Gomory jest wielki i ich grzech jest bardzo ciężki. Wtedy ci mężczyźni, czyli aniołowie, którzy przyszli do Lota, pamiętacie takie miejsce, przyszło trzech mężczyzn, jest napisane, i Lot mówi do nich, panie, pojedyncze jest przetłumaczone, odwrócili wzrok i poszli stamtąd do Sodomy, ale Abraham jeszcze stał przed Jahwe, jest napisane w oryginale, Jahwe, tu jest Panem, tak? I wołali do Lota i zapytali go, gdzie są ci mężczyźni? Okej, to chcę w tym miejscu powiedzieć. Już w Sodomie i Gomorze ci ludzie wołali do Lota i zapytali go, gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy, wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi obcowali. Czyli żebyśmy z nimi po prostu mieli seks. Nie wiem, czy tak się po polsku mówi, ale tak, o to im chodzi. Czyli tak, moja myśl jest taka, że jeśli Abraham i Lot natychmiast poznali, że to są aniołowie, to mieszkańcy Sodomy mogli dokładnie tak samo rozpoznać, że to są aniołowie i chcieli z nimi mieć rzeczy jakieś tam, seksualne po prostu. I zobaczcie, co w Nowym Testamencie można, jak się do Greki patrzy. Dwóch, ale ja mówię, do Abrahama przyszło trzech, bo jeszcze Jahwe przyszedł, który został i za chwilę jeszcze się do tego Jahwe może wrócimy. No nie? Więc tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i pożądały za, i to słowo cudzym, podążały za, i to słowo cudzym się przyjrzymy, cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Okej, okay, i teraz tak, to jest cudzym, to jest słowo heteros, okej? Okay? Czyli tak, jest inny, innego rodzaju. Heteros, inny, odrębny w swoim rodzaju, stoi w przeciwieństwie do słowa alos, inny tego samego rodzaju. I teraz dalej jeszcze heteros, inny o innej jakości. Podkreśla, że jest jakościowo inny od swego odpowiednika. I jeszcze inne znaczenie. Czasami odnosi się do innej grupy lub typu klasy. Ogólnie rzecz biorąc, bo to będzie zaraz, może dalej to powiem. Okej, okay, niech to Biblia powie. No, okay, bo tam mam te wersety. Nie każde ciało jest jednakowe, ale i te inne to jest słowo alos, a żółte heteros. Ale inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt. Inne ryb, a inne ptaków. Są też ciała niebieskie. Inne i ciała ziemskie. Lecz inna jest ich chwała ciało niebieskich, a inna ziemskich. I teraz, jeśli patrzymy, to w ziemskich ciałach jest użyte słowo wszędzie alos, a w tych, jeśli chodzi o niebiańskie, jest użyte słowo heteros. I tam jest, że zapragnęli heteros, obcego ciała. Czyli według tych greckich słów to wynika, że zapragnęli ciała obcego niż ludzkie, niż nasze ziemskie ciało. I Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak one oddały się nierządowi i pożądały za cudzym, czyli tym heteros, innym ciałem. To jest poprzedni chyba werset. Czyli rozumiemy, że tutaj jest mowa, że nie pożądali mężczyzna za mężczyzną, bo by było alos. Takie same, te słowa jest tu użyte. Inne jest aloes, jest inne ciało ludzi. Inne w kwestii aloes. Okay. I teraz także aniołów, zobaczcie cały kontekst, w jakim mówi tutaj Juda. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w ciemnicach, w pętach, w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Tak samo, okay? Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób, jak i one, oddawały się nierządowi i pożądały za tym właśnie heteros, ciałem. Służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. On tych aniołów, którzy zstąpili, czyli aniołowie do kobiet ludzkich, wiąże to samo, ten sam grzech, podobna kara, podobne wszystko. Mówi, rozumiecie, wiąże to samo w jedno. Czyli z tego można wynikać, że w Sodomie i w Gomorze już coś tam się działo. Takie wiecie, to nie było ludzkie. Już miały do czynienia, czyli przyszli ci aniołowie, może byli wcześniej. Trudno powiedzieć to jest, ale o Sodomie i Gomorze jest dużo, dużo innych informacji ze strony takich, powiedzmy, pozabiblijnych, jak i gnostyckich.
Nie mówię, że gnostyckie są prawdziwe, ale to jest tak, jakby się, wiecie, o wojnie II światowej dowiadywać od Polski żołnierzy, czy od polskiej historii, i od niemieckiej. Nie? Czyli jakby z drugiej strony ci gnostycy mają, ja może też wspomnę za chwilę o tym, też mają bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat właśnie Sodomy i Gomory. I tutaj znowu chyba jest to samo. Okej, czyli aniołów, którzy zgrzeszyli, to chciałem powiedzieć, że aniołowie też mieli jakiś zakon, nie? Czyli mieli jakieś prawo, bo zgrzeszyli, czyli musieli złamać zakon, a grzech jest przestępstwem zakonu. No i dalej, podobnie to, co o aniołach, to jest chyba ten sam, nie, to jest Piotr teraz, okej. Mówi o Sodomie i Gomorze, czyli łączy tych aniołów, jak Juda i Piotr, w to samo. Aha, i kolejny, jeszcze teraz werset. Oto winą Sodomy twojej siostry było to, że wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba, bez troski spokój i tak dalej, i tak dalej. I popełniały obrzydliwości. I te słowo obrzydliwości napisałem tutaj? Chyba nie napisałem, ale jedno z jego znaczeń, że po prostu były mieszane małżeństwa. Możliwe, że wszystko tam było. Ale generalnie kontekst, te pierwsze wersety i to wszystko pokazuje, że to miało wymiar taki, wiecie, między, że tak powiem, a nie, jak to powiedzieć, między bożymi, czy ludzkimi, ziemskimi, a niebiańskimi istotami. Nie? Okay. Jeszcze to samo. Okej, to jest spoza biblijne rzeczy, które mniej więcej można wiedzieć, a Księga Mądrości Salomona i od samego początku także, gdy dumni giganci zginęli, nadzieja, świat uciekającego dostatku. Ja, okej, to jest tak jest tam napisane, który był rządzony twoją ręką. Nie? Czyli w tej Księdze Mądrości Salomona jest napisane, że tu o Sodomie, że tam byli dumni giganci, bardzo pyszni, bardzo tacy, to mówi o tym, że oni nie wiem, co powiedzieć, nie? Bo w innych miejscach w Piśmie Świętym jest napisane, że Sodoma i Gomora nie była szczodra, nie dzieliła się, wiecie, nie? Tam jest tak napisane, że nie dzieliła się swoimi bogactwami, biednego mieli w ponieważaniu, czy tam, nie wiem, jak słowo powiedzieć. To jest coś takiego, nie? Byli bardzo dumni i to, że tak Bóg powiedział, to było coś więcej niż tylko brzmi. Tam urodzili się olbrzymi, sławni od początku, wielcy biegli w walce, ale nie tych wybrał Bóg, ani im nie dał drogi do mądrości. Zginęli dlatego, że mądrości nie mieli, zginęli z powodu swej nierozwagi. To jest Księga Barucha. I w Księdze Jaszera jest coś takiego napisane, dużo jest napisane. Nie? Ja tylko, to jest moje takie notatki, tak spisałem, nie? Żeby nie pisać nie wiadomo czego. Jest tam napisane, że w Sodomie były łoża gwałtów i tortur na ulicach miast. Że po prostu jak przychodzili ludzie, oni nikt tam ani jeść nie dostał, ani nic, a więcej. Po prostu ich bito, torturowano, gwałcono, zabijano, wyrzucano za miasto przykładowo. Takie historie. Jest tam też napisane, że jedna z córek Lota, która się tam zlitowała nad takimi biednymi, że oni po prostu ją też zabili. Ja nie wiem, że to jest prawda, bo to jest księga, powiedzmy, Jaszera, ale to jest księga jeszcze sprzed Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki dokument starożytny, którym ktoś tam coś napisał. Spalona została, mam tu w notatce napisane, że spalili ją żywcem za to, że pomagała tym. I też nie wiem, czy to ci mam napisane, że Sodoma i Gomora była bardzo bogata. Tam było napisane właśnie, że w Słowie Bożym coś było napisane, że oni mieli bogactwa różne, że to był bardzo, bardzo mocno zaawansowany jakby region w te wszystkie rzeczy. Bo pamiętajcie, mówimy o mieście, zaraz tutaj do tego wrócę, czy już teraz, o mieście czy miastach, o regionie, który Bóg zniszczył ogniem w jednej chwili. I to jest coś, co również ma być na końcu. I takie na przykład są miejsca jeszcze, że tuż może, żeby to troszeczkę przyspieszyć, że Bóg porównuje Sodomę jako wzór kary czasów ostatecznych. Że mówi, nawet mówi, że Babilon zostanie zniszczony jak Sodoma i Gomora, że Edom w przyszłości, czyli słowo Boże mówi, że na koniec będzie ogień, nie? Czyli w podobny sposób zostaną zniszczeni, czy to będzie, że czy to będzie za takie same grzechy? No jeżeli będzie to samo, to za takie same chyba grzechy. Za bardzo, bardzo podobną rzecz. Olbrzymy, hybrydy Nephilim, czyli to jakby te różne istoty, pojawiają się w czasie zawarcia przymierza Boga z Abrahamem w ziemi Jahwe. Jest to kolejna próba powstrzymania narodzenia się Mesjasza. To wygląda najpierw, że na samym początku szatan skusił Ewę i dostał obietnicę, że
kobieta porodzi syna i on zdepcze ci głowę. Nie? To co robi najpierw w pierwszym momencie? Jak to mówisz, shotguna bierze, szczela do wszystkich. Czyli ci pierwsi aniołowie szczela do wszystkich. Okej, okay, potop. Ale później, kiedy Bóg wybiera już Abrahama, to już mu się celownik zawęża, tym bardziej, że pozostałe narody zostały przekazane Synom Bożym. Czyli koncentruje całą siłę na, czy swój, no nie wiem, swoje zamiary na Izraelu. A jeśli ziemia obiecana, Kanaan był dany dla Abrahama obiecany, to właśnie on stworzy te wszystkie hybrydy w jakiś sposób, czy ci aniołowie, i zamieszkują teren, który Bóg przeznaczył dla swojego ludu. Nie? Dlatego później, kiedy Żydzi do tego terenu wchodzą, muszą to wszystko wyciąć do zera, bez litości. Okej, czyli ta moja taka tutaj tabelka mówi, że tak podsumowując, można założyć, że Sodoma i Gomora były centralnym skupiskiem tych wszystkich różnych stworzeń hybrydowych. Może nie tylko, może ludzie też tam mieszkali, jak Lot na przykład, co nie? Ale też jak się na to wszystko patrzy, to wygląda na to, że oni tam między sobą mieli... Bo wiecie, że jak później Lota porwali w tej wojnie, co tam wcześniej mówiłem, to Abraham bierze ze sobą ekipę i on ma u siebie też trzech takich gości, właśnie tych hybrydów, którzy z nim razem walczą przeciwko tamtym innym wojskom. Wygląda na to, że mieli między sobą jakiś respekt. Nie? Abraham... Też ktoś mówił, że nie, wszędzie go pokazują tam, jak tutaj się nawet dałem takie zdjęcie, takiego dziadka, nie? A on mógł wyglądać jak taki, wiecie, Schwarzenegger, nie? Czy coś. No może nie, ale coś takiego. I teraz tak, że jak było za dni Noego, podobnie jak działo się za dni Lota, Babilon, podejrzewam, że to był światowy ład. Można to nazwać nowy światowy ład, bo Bóg powiedział, chodźcie się, rozmnażajcie, zaludniajcie, a oni powiedzą, no my zrobimy tutaj coś nowego, będziemy się razem trzymać. Czyli... To się wszystko, to Bóg to wszystko zniszczył. I za dni Syna Człowieczego też będzie nowy światowy ład. Nie wiem, ile razy ten nowy światowy ład, nowy światowy, już nie jest wcale nowy, powstawał, ale tak to można określić. Jeszcze co mówią gnostycy o Sodomie i Gomorze? Że były to miasta zniszczone przez broń atomową niesprawiedliwie, przez Boga z Biblii, nie za ich bezprawie, ale za ich mądrość i za ich poznanie, za wiedzę tajemną. A były po złej stronie po prostu konfliktu eonów. Nie? Jakbym wyjaśnił, o co chodzi w tym, powiedzmy, w gnostycyzmie, to było wiadomo, nie? Że tych bogów jakichś tam, że były po złej stronie po prostu. I były to miasta pełne światła i wiedzy, miasta rozwoju wiedzy, miasta przepełnione wszystkim, co jest dobre na ziemi. Byli oni dziećmi światła. Masoni nazywają się dziećmi światła. To jest Lawrence Gardner. I Sodoma i Gomora były miastami wiedzy, czyli gnosis, które zostały niesprawiedliwie spalone. Czyli w gnostycyzmie właściwie wszystko jest dokładnie o 180 stopni obrócone. I więcej innych różnych rzeczy. Że nawet Abraham to szatan, jest też jakiś diabeł. Anyway. Teraz, okej, napisałem, że to jest ciekawostka dwóch Jahwe, czy drugi to Jezus. To jest taka myśl teraz przy właśnie Sodomie i Gomorze. Zobaczcie, czytamy coś takiego w tej historii. A potem Pan ukazał mu się, czyli Abrahamowi, na równinie Mamre. A on siedział u wejścia do swego namiotu w najgorętszej porze dnia. I podniósł swe oczy i zobaczył, że naprzeciwko siebie stanęli trzej mężczyźni. Gdy ich ujrzał, pobiegł do wejścia do namiotu, na ich spotkanie i skłonił się do ziemi. Czyli trzej mężczyźni. I potem 17 werset. Wtedy Pan powiedział, czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Pan, czyli jest napisane Jahwe tam. Wtedy Jahwe powiedział, jeden z tych trzech mężczyzn, który z nim rozmawiał, mówi tak, jakby do siebie. Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? 19 werset. Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi Jahwe. Zobaczcie, taka ciekawostka. Jahwe mówi, że znam go i że wiem, że będzie przestrzegał drogi Jahwe. No, nie powiedział mojej drogi, tylko powiedział drogi Jahwe. Dalej. Jahwe oraz czynił sprawiedliwość i sąd, aby Jahwe sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział. Czyli tu wyraźnie widzimy, że Jahwe mówi o drugim Jahwe. Widzicie to, czy nie? I potem 19 chyba i 24 albo 19-24 chyba, bo to było 18 rozdział. Okay. A w 19 jest tak. Wtedy Pan, czyli wtedy Jahwe spuścił deszcz siarki i ognia od Jahwe z nieba na Sodomę i Gomorę.
Tu już wyraźnie widać, że jest dwóch Jahwe, tak? Okej, okay, dwa razy. Wtedy Jahwe, czyli wtedy Pan spuścił deszcz siarki i ognia od Jahwe z nieba na Sodomę i Gomorę. Okay? Mamy dwóch Jahwe, co nie? Rozumiemy, że Jahwe to jest Ojciec, Syn i Duch, czyli Jezus mógł być Jahwe w jednym przypadku i Ojciec Jahwe w drugim przypadku. Tak? I teraz to, co teraz mówię, że dwóch Jahwe, tu jest taka książka po lewej stronie, słabo widać, Two Powers in Heaven, mam taką tu możliwość, czy nie mam? Nie, źle, cofnąć. To nie to, to. No. Jeszcze nie ma? Alan F. Segal, to jest żydowski rabin, nie wiem, już 20 lat temu czy ileś, napisał, o, jest napisane tutaj z boku, mam to. 25 lat temu rabinistyczny uczony Alan Segal stworzył to, co nadal jest główną pracą nad ideą dwóch mocy w niebie w myśli żydowskiej. Segal argumentował, że idea dwóch mocy nie została uznana za heretycką w teologii żydowskiej aż do II wieku naszej ery. Ostrożnie prześledził źródła nauczania aż do ery drugiej świątyni, około 200 lat przed naszą erą. Słuchajcie, dwóch Jahwe dla Żydów w Starym Testamencie to była ich teologia. Kiedy Jezus zaczął przychodzić i mówić, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem, ja i Ojciec jesteśmy jedno, dlaczego tak szybko się nawracali? Bo nie było dla nich to zaraz. Jahwe jeden jest. Pamiętacie? Jahwe jest jeden. Ale znaczy, oni wiedzieli, że Jahwe występuje w więcej miejsc w Gedeonie. Jest takich miejsc, ja może na podstawie tej książki mogę też zrobić takie, tam, nie wiem, 20 minut, whatever, pół godziny, wybrać te miejsca, tak jak to, nie? Przy Sodomiego Morze, bo to jest troszeczkę zejście z tematu teraz, ale bo to znowu, tak powiedziałem, kiedyś mówiłem to na temat tego gnostycyzmu, przygotowywałem to pod kątem podwójnego jeszcze tematu, ale że Żydzi nie mieli problemu absolutnie i kiedy nawracali się, że tak powiem, dobrze dosyć, nie? I kiedy powiedzmy Sanhedryn czy faryzeusze czy ktokolwiek zobaczyli, że to po prostu tak działa, to po prostu powiedzieli, że to jest herezja. Nie, nie ma dwóch, wiecie, rozumiecie, czyli tą drugą, tą naukę uznali jako herezja i ona, jak powietrze zeszło z niej, ucichła, zrobiło się cicho. Nie? Wiele miejsc w Biblii jest takich, o których my nawet za bardzo nie rozumiemy, które apostoł Jan czy ktoś, kiedy mówi o Jezusie, że na początku było Słowo i Słowo było Bogiem i Słowo było Boga, to oni doskonale znali tak z historii Samuela, gdzie Samuel sobie siedział i usłyszał głos Boży, że Bóg go woła. To tam jest napisane, że ono, że wiecie, gdzie jest napisane, że Słowo Boże, nie pamiętam teraz dokładnie już, ale że to Pan z nim rozmawiał, na przykład Słowo Boże z nim rozmawiało. Nie? Okej, okay, Kasia mnie to pogania. Okej, to co wam mówiłem wcześniej. I stanie się, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, zostanie wybawiony. To jest Księga Joela, a w Dziejach Apostolskich jest, apostoł Piotr to chyba mówił, i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Czyli każdy, kto wezwie imienia Jahwe, będzie wybawiony, a tu jest każdy, kto wezwie imienia Pana. I ten, mówiąc imienia Pana, miał na myśli Jahwe. On tam wcześniej mówił, że w tym zesłaniu Ducha Świętego mówił, bo to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie stąpiły ognie i tak dalej, że jest zapisane w Księdze Joela, że synowie będą prorokować to. Pamiętacie takie miejsce, nie? Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Czyli i każdy bowiem, to jest list do Rzymian, kto wezwie imienia Pana, zbawiony będzie. To jest to samo, czyli tu, gdzie on mówi, kto wezwie imienia Pana, mówił do Żydów w Izraelu. Ja jestem przekonany, że powiedział, że każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, zbawiony będzie, ale mówił to o Jezusie. Nie? Okay? To jest taka teoria. Dalej. I ostatni bunt, który będzie w czasach już ostatecznych. Słowo Boże mówi wyraźnie, że zobaczyłem anioła stępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł, szatan, i związał go na 1000 lat. Rzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni 1000 lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. A gdy się skończy 1000 lat, szatan zostanie wypuszczony i tak dalej, i tak dalej. I potem stąpił jednak ogień, tutaj jest potem narody, wszyscy wyszli do wojny i tak dalej, stąpił ogień z nieba i pochłonął, i dokładnie tak jak na Sodomę i Gomorę. Nie? Stąpił ogień z nieba i koniec po zawodach. Ale jest napisane, że tak, że tu musiał szatan zrobić w cudzysłowie błąd, grzech, bo został związany i wrzucony do otchłani, to jest raz. Dwa, odsiedział swoje, został wypuszczony i jeszcze jakiś czas udało mu się jeszcze raz oszukać ludzi,
do tego stopnia, zobaczcie, tutaj jest technologia 100%, bo jak, to jest inny temat, ale mogę wam pokazać, może ten, nie będę schodzić z tematu, że to jest dziwne, nie? Bo kiedyś tam mówiłem trochę o UFO, że w Biblii jest UFO, są nawet ludzie, którzy mówią UFO i Biblia, mają nauczania różne i tak dalej, że w Biblii co pochwyciło do góry Eliasza? Ognisty rydwan, czyli przyleciał jakiś wiekel, pojazd i zabrał go. Tak napisali, że to ognisty rydwan z końmi i że w whirlwind chyba, czyli wiecie, to jak nas pokazują, UFO stoi i krowę do góry zabiera. To, rozumiecie, nie? To nie wiem, że to tak było dokładnie, ale podobny opis od Pana, czyli dziwne rzeczy, ale jest ich dużo. Jak się zacznie w to szukać, to się okazuje, że jest dużo takich miejsc. Jest napisane, że Bóg w psalmie ma 20 tysięcy tych pojazdów. Na przykład gdzieś tam na jakiejś górze jest Bóg, to i ma 20 tysięcy tych latających pojazdów. Czy inne rzeczy. I tego się nie widzi, jak się nie wie, o co chodzi. Wiecie, rozumiecie, o czym mówię? Jak się nie ma kontekstu, czy myśli, jak się coś tak czyta i poszło i było, nawet nie zauważył człowiek, bo koncentruje się nad czymś innym. Wyszukuje innych myśli w tym miejscach. Czyli tak się to zakończy jeszcze jednym buntem, tym, że ludzie staną absolutnie do walki przeciwko Bogu, czyli będą mieli technologię i podejrzewam, że w tej chwili tą technologię też już szykujemy i dlatego przyjdzie Jezus, żeby to zatrzymać któregoś razu już, nie? Że po prostu nic się z tego nie zrobi, nie? Czy my nic nie damy rady zrobić. Ten duchowy świat po prostu też walczy o to, żeby przetrwać, żeby nie stanąć na sądzie, no nie? I zobaczcie, taka ciekawostka z Księgi Joba. Oto swoim sługom nie ufa i w swoich aniołach dostrzega braki. Zobaczcie, Bóg nie ufa aniołom. Nie? Słowo Boże jest napisane. Oto nawet swoim świętym on nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach. A czy ktoś może uczyć Boga wiedzy, wiedząc, że on sam sądzi najwyższych? Zobaczcie, a co do ludzi, to jest napisane, że każdy człowiek jest kłamcą. Czyli te wszystkie rzeczy może nam się przytrafiają, różne takie, żeby okazał się charakter, okazała się, wiecie, wierność, wiara i tak dalej w tych różnych rzeczach, bo słowo jest napisane, że Bóg nie ufa swoim aniołom, nie? W tym wszystkim. Czyli oni też może muszą się wykazać do samego końca, wytrwać w wierności, mają wolną wolę i mogą się at any time, w każdej chwili przeciwstawić, pójść w prawo albo w lewo, jak im coś tam. Tak samo jak my, dokładnie tak samo jak my. Jesteśmy narodzeni na nowo, ale możemy się zbuntować w tej chwili, jakbyśmy chcieli, tak? I Słowo Boże jeszcze też mówi, że nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Czyli jeśli raz Bóg kogoś do czegoś ustawił i powołał, to czy on jest z Bogiem, czy wystąpi przeciwko Bogu, to te dary Jego działają. Rozumiecie? Czyli są różni, no, załóżmy, nauczyciele Biblii, pastorzy, którzy mają jakieś namaszczenie nad tym, nad swoją służbą, i mogą w tym namaszczeniu pójść w świat i pociągnąć ze sobą ludzi w bok totalnie. I to nie będzie, Bóg tego nie zabierze w pewnym momencie. O, ty tutaj zboczyłeś, zabieram ci dar tego czy tamtego. Nie. Raz ci dałem i ty w tym darze operujesz. Do końca, w obydwie strony. To jest ze 100 chyba 30 slajdów, bo kilka jest, 134, 130 chyba jest. To już jest slajd numer setny, czyli już końcówka powoli. Nie? Okej. Okay. Podsumowanie znowu tej myśli, tego buntu synów bożych, czy w ogóle. Elohim, upadli aniołowie i demony, czyli ci Elohim, to osoby bez ciał, z nimi walczymy. Szatan nie ma rogów i ogona. Jest to coś, co ośmiesza go w naszych oczach i czyni niepoważnym. Biblia mówi, że jest on realną osobą, nie nazywa go to, ale on, że ma serce, myśli i wolę. Mówi o jego uczuciach, myślach i motywach. Jezus brał szatana poważnie, nazywał go księciem tego świata, nie zaprzeczył, że szatan dostał wszystkie królestwa tego świata i że je daje komu chce. Jezus nazwał szatana Bogiem tego świata, poza Bogiem Ojcem Jezus tylko szatana nazwał Bogiem tego świata. Co po prostu znaczy, że szatan ma pod kontrolą ten świat i ma możliwości manipulować naturę, czyli pogodę na przykład, i ludzi, a przez nich naukę, edukację, politykę, medycynę, przemysł i rolnictwo do osiągnięcia swoich celów. Szatan jest Bogiem, którego większość ludzi na tym świecie czci, świadomie lub nie, ludzie religijni i ateiści. Wielu ludzi pragnie rzeczy, które na tym świecie należą do szatana, władzę, sławę, pieniądze, luksusowe życie.
Pan Bóg pozwala mu na to tak, jak pozwala nam czynić zło. On, Pan Bóg, jest Ojcem i daje wolność nawet, by się buntować, tak aniołom, jak i ludziom. Musimy traktować szatana i jego wojsko bardzo poważnie. Dwie najbardziej atakowane księgi Biblii to pierwsza i ostatnia, Rodzaju i Objawienia. Księga Rodzaju jest pod największym atakiem, tak tego świata, jak i religii, prawie każdy werset. Księga Objawienia również pokazuje ona całkowitą klęskę szatana. Nie dajmy się okłamywać, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Okay? I to zakończy tą myśl Synów Bożych. Jeszcze dwie krótkie, ale w miarę bardzo mocne takie myśli mam. To będą takie, taka szpryca, kop będzie. Okay? Może dla was też, nie? Okay? A wyjątkowość Izraela i Kościoła w świecie.